Zapraszam do obejrzenia prezentacji kandydatów na prezydenta Płocka. Każdy z nich otrzymał ten sam zestaw pytań. Na każdą z odpowiedzi było po 3 minuty, a na ostatnie pytanie, które było autoprezentacją, 2 minuty. Zapraszam serdecznie. Pytanie czwarte. Dlaczego to właśnie pana, panią mają wybrać mieszkańcy na najwyższe stanowisko w Płocku? 13 lat temu mieszkańcy Płocka zaufali mi po raz pierwszy, powierzając mi sprawowanie funkcji prezydenta miasta. Przez te 13 lat moja wiedza, doświadczenie, zaangażowanie było oddane w służbę mieszkańcom naszego miasta. Dziś jestem gotów dalej angażować się w projekty, które razem z mieszkańcami, współpracując z organizacjami, z radami mieszkańców osiedli, z radnymi, z każdym, kto jest gotów działać na rzecz mieszkańców Płocka, dalej realizować. Ważną rzeczą jest zespół, z którym współpracuję od wielu, wielu lat, który dba o bezpieczeństwo finansowe miasta, tu akurat skarbnik, ale także o rozwój inwestycji czy bezpieczeństwo komunalne naszego miasta, w końcu przedszkola, szkoły, cały obszar edukacji, pomocy społecznej, na którego czele stoi prezydent Roman Siemiątkowski. Ten zespół jest zdeterminowany, zaangażowany, gotowy do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Płocka. Dlatego bardzo Państwa proszę, 7 kwietnia o głos i zaufanie, byśmy mogli dalej współpracować wspólnie, razem rozwijając nasze miasto. Jestem Płoczanką, przywódczynią, liderką, prezeską regionu Mazowsze Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Od 35 lat jestem związana zawodowo z sektorem ochrony zdrowia, 25 lat aktywistką społeczną. Organizuję kampanie społeczne, warsztaty, debaty. Jestem żoną, matką fizjoterapeutki i płockiej aktorki, babcią Amelki i Olka. Jestem autentyczna, zdyscyplinowana, odpowiedzialna, cieszę się dużym zaufaniem, mam mocne cechy przywódcze, jestem przygotowana do roli prezydentki. Wygrałam 1% szans na życie. Uważam, że to dało mi bardzo dużo. Stawiam na każdego człowieka, na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo i to jest dla mnie ważne. Jestem autentyczna, nie rzucam słów na wiatr, dotrzymuję złożonej obietnicy i bardzo dziękuję za każdy głos oddany na mnie. Szanowni Państwo, mamy dwie możliwości. Albo kontynuację, albo zmianę. Jeżeli chcemy kontynuacji, to znaczy, że tak naprawdę chcemy, żeby Płock powoli się zwijał, żeby nie wykorzystał swojej sytuacji. Płock jest miastem, które się wyludnia, niestety. W 1998 roku było 131 tysięcy mieszkańców w Płocku. W tej chwili według różnych szacunków jest między 111 a 115 tysięcy. W ostatnich 12-13 latach ubyło nas o 10 tysięcy, szanowni Państwo, więc za kadencji prezydenta Nowakowskiego Płock się zwija i to mimo, że mamy stosunkowo duże wpływy do budżetu, znacznie większe niż na przykład podobne liczebnie Włocławek. To oznacza, że albo będziemy kontynuować tą drogę, czyli zwijania się Płocka i niewykorzystywania sytuacji, niewykorzystania okazji, jaką ma, albo postawimy na rozwój. Ja proponuję Państwu postawić na rozwój, postawić na zmianę. My proponujemy kompleksowy plan dla Płocka. Ja go nie przygotowałem sam, ja go reprezentuję, ja jestem jego współautorem, natomiast za mną też stoją ludzie, którzy ten plan przygotowywali. To są informatycy, to są ekonomiści, to są inżynierowie, to są ludzie, którzy mieli wpływ na duże, dobre, udane inwestycje w Płocku w przeszłości. To są menadżerowie, to są ludzie z wszechstronnymi zdolnościami, ale także specjaliści i na podstawie tego programu, który przygotowaliśmy, na podstawie tego programu, który reprezentują także nasi kandydaci na radnych, ale również nasze zaplecze eksperckie, my wychodzimy do mieszkańców Płocka z ofertą. I tą ofertę, szanowni Państwo, przedstawiamy codziennie, przedstawiamy w mediach społecznościowych, na ulicach miast, podczas rozmów z mieszkańcami. Tą ofertę opisaliśmy dość szczegółowo i mam nadzieję, że szanowni Państwo wybiorą zmianę, wybiorą lepszą wizję Płocka, wybiorą szansę na to, ażeby Płock wykorzystał okazję, którą ma i stał się liderem regionu. Gdyby kiedykolwiek w przyszłości doszło do podziału Mazowsza, to chcielibyśmy, żeby Płock był jego stolicą. Szanowni mieszkańcy, bardzo mi bliscy, rodzinnego naszego miasta Płock, kandyduję na ten zaszczytny urząd prezydenta, bo nie chcę, aby remonty były tak prowadzone, by wymagały powtórzenia już za rok. Nawet pływalnie.
mojej twarzy nie zobaczycie na banknotach gry ani nazwiska na pomniku. Również do prowadzenia spółek sportowych zatrudnię specjalistów, a nie kolegów, którzy robią kampanię wyborczą. Również rozszerzę to o pozostałe spółki, ponieważ moje środowisko jest szeroko otwarte na współdziałanie w tym zakresie. Chcę być prezydentem, który będzie zapamiętany bardziej dzięki pracy na rzecz waszego otoczenia, społeczności, wrażliwości na wasze potrzeby i oczekiwania, a nie przez inwestycje dla garstki osób, która jednocześnie powoduje zadłużenie naszego miasta. Wiem, jak to zrobić, bo nie jestem jednocześnie związany żadnymi układami partyjnymi, czuję się społecznikiem i jestem samorządowcem. Dlatego proszę o Państwa głos, jednocześnie obiecuję, że będę prezydentem Was wszystkich. Nie będę kreował podziałów, będę dążył do integrowania, dołączenia, tworzenia naszej takiej jednej wspólnoty płockiej. Nie będzie w nim klanów z Płocka. Będę pracował, by nasze miasto rozwijało się efektywnie, tworząc wielką przyszłość dla nas wszystkich. Postawcie na lepszy Płock. Szanowni płocczanie, wydaje się, że jestem jeszcze człowiekiem o bardzo świeżym spojrzeniu na samorząd miasta Płocka. Niemniej jednak łączę już w sobie doświadczenie z młodością. Mam 41 lat, ale od 10 lat pracuję społecznie w Radzie Miasta Płocka. Już dwie kadencje, za co Wam bardzo dziękuję. Ale również od 10 lat pracuję w samorządzie województwa mazowieckiego i do tej pory byłem bardzo dobrym łącznikiem pomiędzy miastem a regionem po to, żeby przybyło nam pieniędzy na różnego rodzaju oczekiwania, które od Was płyną. Wydaje mi się, że jestem dobrym człowiekiem też dlatego, bo unikam polityki, którą znacie Państwo z pierwszych stron gazet. To znaczy, najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest Płock, najważniejsi są płocczanie, najważniejsze są oczekiwania, które Państwo stawiacie nam do pracy. I każdego dnia, Szanowni Państwo, przez ostatnie 10 lat próbowałem zmienić rzeczywistość na lepszą i oczywiście znam problematykę młodych w tym mieście, znam problematykę seniorów w tym mieście, znam problematykę rodzin z dziećmi w tym mieście, bo sam taki jestem i co najważniejsze posiadam z racji doświadczenia, ale również i miłości do Płocka rozwiązania, które myślę, że będą skutecznie rozwiązywały Wasze problemy, ale również będą bardzo skutecznie wychodziły naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Jeżeli też tak uważacie, jestem do Waszej dyspozycji 7 kwietnia w wyborach na Urząd Prezydenta Miasta Płocka. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy już serię pytań. Teraz czas do namysłu. 7 kwietnia spotykamy się przy urnach wyborczych. Do zobaczenia.